Panie profesorze, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do studia obserwatora finansowego. Czego dowiedzieliśmy się z wczorajszej debaty prezesu banków centralnych? Co wybrzmiało najmocniej? Po pierwsze, to ja dziękuję za zaproszenie również. Wczorajsza debata, debata była poświęcona roli banków centralnych i to w czasach pandemii. I w kontekście rosnących cen energii, surowców energetycznych. No, debata jak najbardziej aktualna, ponieważ ona pokazywała rolę banków centralnych w ostatnich trzech latach. Tak koncentrowała się na tej roli i ta rola była absolutnie fundamentalna. Fundamentalna dla tego, że potrafiliśmy przebrnąć przez Trudny czas pandemii. Przedstawiciele banków centralnych jednoznacznie podkreślali, że ostatnie lata to są lata bankowości centralnej. Oczywiście debata koncentrowała się na kwestii mandatów banków centralnych, których, które te mandaty oczywiście sprowadzają się do dbałości o stabilność cen. A wobec e, wysokiej inflacji e, bankierzy centralni, prezesi banków centralnych, gouverneurzy przekonywali, że podejmowali decyzje na miarę e, informacji, danych, które dopływały, aby w tych trudnych czasach, e, z jednej strony mieć inflację pod kontrolą, a z drugiej strony, aby pomóc przetrwać w sferze. W sferze realnej. Byli gubernatorzy z różnych krajów, więc te doświadczenia były, były bardzo bogate. Ważny wątek tej debaty odnosił się również do polityki monetarnej i bankowości centralnej w Ukrainie. I jedna z konkluzji tej debaty była taka, że musimy wszyscy w Europie podjąć wszelkie działania, aby stabilność cen i aby polityka monetarna w Ukrainie pozwalała im zachować, wypełniać mandat, ponieważ to jest ważne nie tylko dla stabilności Ukrainy, natomiast to jest również ważne dla, dla stabilności całej Europy. Inne wątki, inne wątki które... Podjęto to były wątki odnoszące się do kwestii przystąpienia do strefy euro, ponieważ była przedstawicielka Banku Narodowego Chorwacji. Pani Guerr dzieliła się swoimi spostrzeżeniami, argumentami, dla których, dla których Chorwacja przystąpiła do strefy do strefy euro pokazywała specyfikę tego kraju. To jest kraj mniejszy, inna struktura gospodarki. Z drugiej strony były, były argumenty, w tym również argumenty posła Grafińskiego, który pokazywał... Uwarunkowania, które powinny jakby wskazywały na ostrożne podejście do, do przystąpienia do strefy euro, pokazywał jakby różnice w wielkości potencjale gospodarki, aktualnej stanie dobrobytu, wydajności pracy. No i konkluzja była taka, że, że w zasadzie to ten. Poziom rozwoju ekonomicznego nasz jest jeszcze zbyt niski, aby taką debatę w ogóle, w ogóle rozpoczynać. Także, mnóstwo wątków. Wątki, wątki wątek kończący odnosił się do niezależności banków centralnych. Zwracano uwagę, że bank centralny jakie znaczenie ma niezależność banku centralnego, jak autorytet dla, dla polityki pieniężnej. Jak należy dbać o ten autorytet. Więc powiedziałbym wszelkie ważne tematy, kluczowe tematy dla bankowości centralnych, które są podnoszone w Polsce od jakiegoś czasu, a tym razem one były dyskutowane na arenie takiej międzynarodowej w obecności wielu gubernatorów banków centralnych. Chciałem nawiązać też poniekąd do tej debaty, ponieważ oczywiście mówiono również o o wojnie na Ukrainie i od kilku miesięcy robi furorę pojęcie polikryzysu, czyli sytuacji, że jeden kryzys nakłada się na drugi. Mowa o kryzysie finansowym, kryzysie pandemicznym, kryzysie energetycznym, teraz oczywiście i kryzys związany z wojną i wszystko, co się z tym, co się z tym wiąże. I czy to jest sytuacja wyjątkowa? Czy to określenie polikryzys szczególnie pasuje do naszych, do naszych czasów? No ja myślę, że tak. No oczywiście z, z, punktu, z punktu widzenia obecnych uwarunkowań no mieliśmy do czynienia najpierw z kryzysem pandemicznym. Teraz mamy do czynienia z kryzysem, z kryzysem wzmocnionym przez, kryzys, przez konsekwencje kryzysu wojny w Ukrainie. Pewne zaburzenia w gospodarce światowej nastąpiły. Do tego dochodzą kwestie, wyzwania związane z kwestiami demograficznymi, ekologicznymi, więc na horyzoncie, znaczy jesteśmy w czasach, w czasach dużej niepewności, dużej, dużej turbulencji, ale w historii takie bywało tak już, także myślę, że mimo nakładania się tych różnych kryzysów, Póki co, nadspodziewanie chyba dobrze e, gospodarki potrafią sobie z tymi kryzysami, z kryzysami e, radzić. E, dzisiaj Pan Profesor bierze udział w debacie dotyczącej źródła sukcesów gospodarczych Polski w ostatnich 30 latach. Czy możemy krótko podsumować, jakie są te źródła i jakie wyzwania czekają nasz kraj? W najbliższych latach. No to jest, e, e, gdy dostałem zaproszenie do, tego, do tej debaty, bardzo się ucieszyłem, ale potem trochę się nawet przeraziłem, jak to jest poważny temat, jak poważne zagadnienie. Oczywiście dobrze, że dyskutujemy o sukcesie polskiej gospodarki, bo nie ulega wątpliwości, że w ostatnich 30 latach ta konwergencja polskiej gospodarki się dokonuje. Niezależnie jak byśmy oceniali, jakie byśmy mieli poglądy, to dane, fakty pokazują, że możemy się pochwalić stałym wzrostem gospodarczym, czyli wzrostem dobrobytu i to jest, i to jest bezsporne. Natomiast pytanie o, o czynniki. No, ja się głęboko nad tym, nad tym zastanawiałem. I oczywiście. Taka najbardziej może łatwa odpowiedź albo taka dość neutralna to byłaby taka, że wiele czynników o tym zadecydowało. Natomiast ja rozumiem to w ten sposób, interpretuję te źródła sukcesu naszego w ten sposób. Po pierwsze, po, na początku lat 90. nasza gospodarka się otworzyła na świat. Otworzyła się na świat. W związku z tym, jeżeli ta gospodarka się otworzyła, to nasze przedsiębiorstwa musiały rozpocząć konkurencję na takiej arenie międzynarodowej. Musiały konkurować w Polsce z przedsiębiorstwami zagranicznymi, musieli konkurować za granicą. I tutaj ważne i kluczowe było to, czy my potrafimy... Osiągać na takim już otwartym rynku światowym, czy jesteśmy w stanie osiągać przewagę konkurencyjną? I teraz, jakie czynniki bardzo krótko tutaj są ważne? O tym, czy, jesteśmy, czy kraj potrafi osiągnąć przewagę konkurencyjną, zależy od tego, jakie ma czynniki produkcji, a my możemy się pochwalić bardzo silnym kapitałem ludzkim całkiem niezłą infrastrukturą. Kapitału mieliśmy mniej, ale, ale ten właśnie czynnik ludzki był tutaj kluczowy. Drugi, drugi element to są te czynniki, czynniki popytowe. My jesteśmy dużym rynkiem, dużo konsumentów, to na pewno nam, nam sprzyjało w konwergencji. Trzeci, trzeci czynnik, mamy dość, dość konkurencyjną strukturę branżową. Struktura branżowa, czyli mamy duży udział przemysłu, dość, czyli gospodarka jest dość zrównoważona, co nas troszeczkę chroni na wszelkiego rodzaju takiej takie kryzysy jak Grecja czy kraje południowe są mniej zrównoważone branżowo i mają w czasach kryzysu, czasami nawet pandemicznego, miały, miały kłopoty. kłopoty. Czwarty czynnik, wiele zrobiono dla przedsiębiorców w zakresie zakładania, prowadzenia biznesu, ale są jeszcze dwa czynniki. Myślę, że ten jeden czynnik jest taki dość może oczywisty albo niedostrzegany, że my potrafiliśmy wykorzystywać szansę. Czyli chociażby tą, tą szansą było to, że wchodziliśmy do Unii Europejskiej, a ostatni czynnik, to jest czynnik, który odnosi się do takich programów modernizacyjnych do wszelkiego rodzaju strategii planów rozwojowych. Czyli, a to związane jest z rolą, z rolą państwa. Natomiast generalnie, gdybym miał odpowiedzieć taką jednozdaniowo, to powiedziałbym tak, że ja upatruję przede wszystkim sukcesu naszej gospodarki przedsiębiorczości, przedsiębiorczości Polaków, że ta przedsiębiorczość Polaków uwolniona poprzez wejście do gospodarki światowej, ona z jednej strony pokazała, że my jesteśmy w stanie elastycznie dostosowywać się do zmieniających warunków. Po drugie, pokazaliśmy, że mamy skłonność do podejmowania ryzyka, ale ryzyka nienadmiernego. Po trzecie, mamy zdolność do, do zwiększania swojego takiego potencjału innowacyjnego. Czyli można powiedzieć, że źródła sukcesów tkwią w nas, w Polakach, którzy są przedsiębiorczy. A jakie wyzwania przed nami? Wyzwania przed nami. No to jest oczywiście, e, ekonomista nie jest w stanie podać jakiejś takiej recepty długofalowej. Natomiast e, ja uważam, że my w ostatnich latach całkiem dobrze zdiagnozowaliśmy źródła sukcesu, ba więcej, my opracowaliśmy wiele takich programów rozwojowych. I w ostatnich latach mieliśmy dwa programy rozwojowe: Strategia odpowiedzialnego rozwoju. I ostatnio program strategiczny Polski Ład. Uważam osobiście, że oczywiście, że cele i zadania, które są tam wyznaczone, one są ciągle aktualne. Ba więcej, on, ta strategia jest dobrze realizowana, jak na, na uwarunkowania, w których te plany były wdrażane. Bo uważam, że ten. Programy są, program Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju jest realizowana gdzieś na poziomie 60-70%. I teraz to jest bardzo, z bardzo wysoki współczynnik. Tylko, tak jak Kopernik powiedział, musi być również zgoda, w, a zgoda, czyli obiektywna ocena tego co, się, tego, co się dzieje, obiektywna ocena działań, które są podejmowane, czyli wyzwania, postrzegam w ten sposób, konsekwentnie realizujmy programy rozwojowe, które w ostatnich la, latach zostały nakreślone. Dotyczy to również Polskiego Ładu, bo Polski Ład wbrew przekazom często medialnym, to nie jest tylko, to nie są tylko podatki. Tam jest bardzo wiele filarów, które są filarami dający nam naprawdę duży potencjał rozwojowy. To on odnosi się do digitalizacji, cyfryzacji gospodarki, do, odwołuje się do kwestii ekologicznych, demograficznych, no jest, jest ofertą dla osób, dla osób starszych, jest tworzenie klimatu dla rozwojowego, dla przedsiębiorstw. Czyli, moim zdaniem, mamy w tej chwili programy rozwojowe nakreślone. One być może będą wymagały korekty. Konsekwentnie je realizujmy, a jeśli okaże się, że w pewnych momentach są zagrożenia albo są, jest potrzebna korekta tych programów, no to, to oczywiście tę korektę należy wprowadzić, ponieważ rozwój i konwergencja gospodarki moim zdaniem polega na tym, aby... W sytuacji, kiedy mamy sukces, w pewnym momencie, do, w, we właściwym momencie zidentyfikować sytuację kryzysową i jej, i jej przeciwdziałać. I tak zawsze było w historii, że zwróćcie uwagę, były czasy sukcesów, a potem były czasy kryzysów. A dlaczego pojawiły się czasy kryzysów? Dlatego, że w nieodpowiednim momencie albo zbyt późno z, z, jakby zidentyfikowano tę sytuację kryzysową. W związku z tym konsekwentnie realizujmy programy rozwojowe. I uważnie obserwujemy, obserwujemy to, co dzieje się w otoczeniu, to, co dzieje się w naszym kraju. Jeżeli sytuacja kryzysowa jest na horyzoncie, podejmujmy odpowiednie decyzje. To jest prosta recepta, którą może ekonomista podać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.